Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Za 27 już jestem na polu i ruszam na dzisiejsze wykopki. Mało przyjemnie jest. Minus 1 i wieje troszkę. Mgła jeszcze, jak widzicie. Plany były dzisiaj trochę inne. Mieliśmy z kolegami jechać w pewne miejsce, ale nie wypaliło, więc jestem tutaj dzisiaj sam i będę kończył tą wielką działeczkę. I jest pierwsza moneta dzisiaj. Zobaczymy, co to będzie. Jakby orzełek jakiś. Ty, 2 złote z perelu. No, super. Dobra, szukam dalej. Już myślałem, że jest taka duża moneta. A to chyba jakaś podkładka. A szkoda. Takie ładne, duże kółeczko. I wyszło coś z ołowiu. Coś takiego już znalazłem na tej działce kilka dni temu. Ale nie mam pojęcia, co to jest. To jest, tak wygląda, jakby tył od łuseczki jakiejś, a tutaj jakieś ucięte. Tak mi się kojarzy właśnie. I jest w końcu coś starszego. Łuseczka od Mosera. I takie ustrojstwo wyszło. Ciekawe, co to mogło być. Znalazłem obrączkę, a wraz z nią kawałek nóżki gołąbka. Strasznie to tragiczne jest, jak dzisiejsze wykopki. No cóż, nie ma co się załamywać. Szukamy dalej. I wyszedł taki kawałek ołowiu. Chyba na tym drzewie siedział jakiś jastrząb i zajadał sobie gołąbka. Bo obrączka jest. Ale no, nowa. Jak ktoś zbiera takie obrączki, to niech napisze do mnie. Gdzieś mam trochę tego. Jakiś taki tłoczek. Z jakiejś stali nierdzewnej. Nie wiem, co to może być. Jestem już w domu. Jak widzicie, fanty tutaj są przed wami, które udało mi się wykopać podczas ostatniego wypadu. Łuseczka od Mosera. Dwie obrączki z gołąbków, które tam zjadł jakiś jastrząb pewnie, albo inny ptak. Jakaś podkładka, 2 grosze z perelu. No nie wiem, co to jest. Materiał ołów. To jest również ołów, ale jakiś taki starszy na pewno. Może inny troszkę rodzaj. Ale też to jest miękki taki materiał. I jakiś taki tłoczek ze stali nierdzewnej. Nie wiem, co to tam robiło. Tutaj widać jakieś mocowanie tego tłoku. I takie to wykopki. No, szału nie było na tej działeczce. Udało mi się ją w końcu skończyć. Ale zrobiona, pole posprzątane ze śmieci i kilka fantów. Fantów jest. I tyle. Kolejny wyjazd już na szczęście będę miał jeszcze przed Sylwestrem do Marcza, więc dzisiaj zmontuję ten film, a jutro ruszam na wykopki o, nie wiem, 4:30. Wstaję i ruszam do Marcza i w końcu cały dzień będę siedział na polu tam gdzieś nad Bugiem. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!